Panie prezesie, pan tak ładnie mówił o tym bonusie społecznym i rzeczywiście wino jest tą kategorią alkoholu, wokół którego najłatwiej chyba zbudować takie relacje producenta z konsumentem. Już sama nazwa państwa projektu, Kocham Wino, tak. To jednak inaczej brzmi niż, nie wiem, brzmiałoby Kocham Piwo, Kocham Wódkę, prawda, i Kocham Whisky. Więc Kocham Wino, to był sukces, bo w pewnym momencie zarejestrowanych było ponad 200 tysięcy członków. Co się dalej dzieje z tym projektem? Z tym projektem, na ile on, na ile państwo są zadowoleni z efektu, który miał przynieść, czyli tego budowania relacji z odbiorcami produktów? No to jest w tej chwili ponad już 280 tysięcy członków tego klubu, można powiedzieć, programu. Nasza sieć sklepów pod marką Centrum Wina, którą prowadzimy, to jest 37 lokalizacji, w dużej części w galeriach handlowych. Ona bardzo powiązana jest z działalnością tej społeczności, ponieważ ponad 75% sprzedaży naszych sklepów to jest sprzedaż do klubowiczów, czyli one wyglądają w galeriach handlowych jak sklepy, natomiast one sprzedają trochę inaczej. Na przykład to mieliśmy szczęście, bo jak była pandemia, galerie były puste, a my przez kontakt z klubowiczami mogliśmy im właśnie w pustych galeriach zapewnić komfortowe warunki zakupu i nieomalże nie straciliśmy sprzedaży. Gdyby oczywiście nasze sklepy bazowały na ruchu galerii, no to takie coś byłoby nie do pomyślenia. Więc z jednej strony, i to było zamysłem takiego projektu i właściwie całej naszej takiej trochę filozofii biznesowej, że jeżeli wartość firmy jest w klasycznych modelach wyceny oparta na trwałości przyszłych przepływów, to prawdziwie realnym fundamentem tej trwałości tych przyszłych przepływów jest trwałość relacji konsumenckich, bo przecież to jest właściwie odpowiednik tego. No więc nic bardziej naturalnego, jak przekształcić sklepy, czyli taki typowy z dnia na dzień działający retail, w model biznesowy, który będzie zbudowany na osobistych relacjach. Akurat wino, tak jak pan powiedział, dopuszcza, wręcz zachęca do takich relacji, a naszym jakby na tym odpowiedzią było stworzenie klubu i zbudowanie właśnie sprzedaży w zasadzie takiej, można powiedzieć, poddanej różnym wahaniom koniunkturalnym, retailowej, detalicznej, przekształcenie w taki model. W zasadzie bardziej obserwujemy teraz naszych klientów, klubowiczów, przez pryzmat wartości ich rocznych zakupów niż dziennej sprzedaży sklepu, bo to są dwie różne optyki. Można by się posłużyć takim przykładem, można powiedzieć, z rynku ubezpieczeniowego, jaka jest wartość polisy, takiej life value added. I to jest pewna różnica podejścia. Czy teraz jesteśmy zadowoleni? Wyniki tej naszej sieci w powiązaniu z tymi inwestycjami, bo to też jest koszt korzyści i koszt prowadzenia takiej dodatkowej instytucji, jaką jest klub. Ona nie dubluje tej sprzedaży, tylko ją w zasadzie wspiera. No są, powiedziałbym, trochę niższe niż pozostałych segmentów, więc w tej chwili na pewno będziemy myśleli o tym, w jaki sposób jeszcze rozszerzyć i zakres działania, być może też o partnerstwa, aby może ten efekt był większy, ale myślę, że z punktu widzenia kapitału i wartości, wiemy, że retailowe firmy troszeczkę inaczej budują wartość, nieraz przez troszkę niższe marże zysku. Wiadomo, że cash flow jest bardzo dobry i trwałość, więc powiedziałbym pod kreską, że ten projekt do nas pasuje i że my się w tym projekcie podobnie spełniamy chyba jak w tych pozostałych produktowych po prostu.
Panie prezesie, Ambra poza Polską jest jeszcze w trzech krajach, Czechach, Słowacji i w Rumunii. Pan mówił o takich trendach uniwersalnych, jeśli chodzi o napoje alkoholowe, jeśli chodzi o wino. Czy w tym kontekście uniwersalnych trendów te rynki są specyficzne i konsumenci są specyficzni? W czym są podobni do konsumentów w Polsce? W czym się różnią? No w tych ogólnych trendach są podobni. Tutaj nie widziałbym jakiejś zasadniczej różnicy. Te zmiany również tam występują, chociaż oczywiście wychodzą każdy z trochę innej historii, bo Czechy no to rynek piwa, Rumunia to rynek wina, więc jakby punkt wyjścia tam w Rumunii to wino już jakby nie urośnie, ale również się modernizuje, zmienia się troszeczkę jego funkcja. Mamy tam do czynienia z takim krajem winiarskim, tradycyjnym. To jest trudniej rozwijać wartość, ponieważ można powiedzieć, że rynek wina globalny dzieli się na tak północną półkulę, patrząc na północną półkulę, to się dzieli na jej północną i południową część. Ta południowa część to są uprawy wina i wino wszędzie wokół, codziennie i wokół domu. I trochę inną ma wartość, a na tej północnej części to jest dobro trochę luksusowe, importowane, część takiej otwartości, wielkomiejskie, więc bardzo duży jest właściwie podział północ-południe, w Europie również, prawda? Między Włochami a Wielką Brytanią to zupełnie inne światy. Czyli Czechy są po jednej Czechy stronie, są na środku. A Rumunia po drugiej. Tak, Czechy są na środku, podobnie jak Niemcy, gdzie północne Niemcy są niewinne, a południowe są winne. I cały rynek to mniej więcej połowa rynku to wina importowane, na przykład w Niemczech, i połowa to krajowe. W Czechach, w związku z tym, że to winiarstwo jest małe, to jakieś 60% jest import i 40% te wina morawskie. Rynki są, na pewno Czechy są takim ciekawym wyzwaniem, ponieważ jest to rynek bardzo skonsolidowany, właściwie kilka sieci handlowych, międzynarodowych, brak w zasadzie istotnej części takiego rynku tradycyjnego, jak u nas, sklepów małoformatowych. Rynek mocno dyskontowy, z dużą skłonnością do zakupów promocyjnych konsumentów. Można by tak trochę powiedzieć, nie wiem, czy to będzie tak ogólnie prawda, ale miałem nieraz takie wrażenie, że jeżeli coś jest drogie, to w Polsce konsument powie, nie mam tej kasy, jak będę miał, to sobie to kupię. A Czech to często racjonalizuje i mówi, nie ma sensu w ogóle tyle płacić i to są idioci, którzy to kupują. I to jednak daje w Polsce lepiej zarobić. Podobnie w Rumunii jest chyba silniejsza emocjonalna aspiracja konsumpcyjna społeczeństwa, które chętnie konsumuje coś droższego. W Czechach mamy chyba do czynienia więcej z konsumentem takim, powiedziałbym, może trochę holenderskim. Wcześniej o tym rozmawialiśmy, który woli sobie zracjonalizować tą oszczędność, więc nieco trudniej go nakłonić do droższych zakupów. A są jeszcze społeczeństwa, które racjonalizują rozrzutność. No to jest no, dobre. Ale gdzie Państwo jesteście obecni. Panie prezesie, teraz do tego chcielibyśmy pogłębić trochę i wrócić do tego tak. tematu bezalkoholowego trendu. Tak. Tutaj powołując się na też raport Nielsen IQ, rynek piwa w Polsce 2022, widzimy, że wolumen sprzedaży piwa bezalkoholowego wzrósł o ponad 8 milionów litrów w stosunku do 2021, podczas gdy piw alkoholowych sprzedało się ponad 7 milionów litrów mniej niż rok wcześniej. Jeżeli mówimy o wartości rynku bezalkoholowego w Polsce, to on w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł około 4-krotnie i szacowany jest, w 2021 był szacowany na około 1,2 miliarda. Tak. Sektor win bezalkoholowych wciąż jest niszowy, ale odnotowuje tutaj ogromne, bardzo mocne dynamiki. Oczywiście o tej delcie też żeśmy rozmawiali, że baza niska. Natomiast mimo wszystko to już nie jest faktycznie tak punktowy, jak był parę lat temu, tylko to już jest faktycznie spora kategoria. Tak. Państwa plany związane z tym megatrendem związanym z bezalkoholowymi alkoholami, no, mogę tak powiedzieć? Tak, no my staraliśmy się możliwie jak najwcześniej działać i inwestować w ten nowy rynek. Jakby pole działania piwa, gdzie to przekroczyło 6% rynku, jest nieco inne, ponieważ
piwo nie tylko zastępuje piwo alkoholowe bezalkoholowym, ale też wkracza piwem bezalkoholowym na teren napojów bezalkoholowych i po prostu tam, można powiedzieć, konkuruje z innymi bezalkoholowymi, więc jakby ma dwa pola gry. Tego w przypadku wina czy wina musującego nie ma, ponieważ też cenowo trudno, żeby ktoś traktował to jako zwykły napój bezalkoholowy. Raczej potrzebna jest ta alkoholowa, ten alkoholowy kontakt. To jest jakby jedno ograniczenie, które no powoduje, że trudno nam mówić o pełnych analogiach potencjału. Ale te około 3%, już w zasadzie tak patrząc organicznie, to znaczy uwzględniając jeszcze niską dystrybucję, to już ponad 3-4% w rynku win musujących, tych bezalkoholowych, gdzie też no, jesteśmy jednym z wiodących graczy i mamy wiodące marki, przede wszystkim pod marką Chin Chin Free. Rozwijamy te produkty bezalkoholowe, ale drugim obszarem to są wina spokojne, gdzie myślę, że rynek stoi pod dużo większym wyzwaniem, jeżeli chodzi o jakość i smak, ponieważ pamiętamy początki piwa, kiedy te różnice były duże, udało się branży w zasadzie osiągnąć taki poziom technologiczny. I to są też usilne jakby prace całej branży. Nasz akcjonariusz właściwie od końca lat 80. jest na swoim rynku i na rynkach międzynarodowych prekursorem dealkoholizacji z różnymi innowacyjnymi swoimi technikami i tajnikami, ale też po prostu technologiami. No i tutaj dzięki temu możemy wprowadzać chociażby jednoodmianowe wina, coraz bardziej wytrawne, bo to jest dużym wyzwaniem. Alkohol jest pewnym nośnikiem, który później dla jakby pewnego kontekstu smakowego niełatwo jest całkowicie się w wersji wytrawnej pozbyć, bez istotnego uszczerbku dla smaku. Ale na szczęście i tak trzeba powiedzieć, że w szerokim rynku 75% win konsumowanych w Polsce, zakupowanych w sklepach spożywczych, to wina niewytrawne. W związku z tym tutaj troszeczkę z pomocą przychodzi nam konsument. No i cały czas jesteśmy w jednej wielkiej, można powiedzieć, takiej, no takiej, takim laboratorium, coraz to nowe wina, coraz to nowe odmiany. Nasza grupa też jest i w Niemczech liderem, i w Wielkiej Brytanii z marką na tym rynku, więc nie tylko Ambra, ale my tutaj na pewno w Polsce, także w Czechach, no pełną parą inwestujemy w rynek bezalkoholowy, bo uważam, że nie jest to żadna moda. Panie prezesie, te liczby, które tutaj podawaliśmy, które pan podawał, pokazywałyby, że w rozmaitych gatunkach alkoholu, napojów alkoholowych, wino jest taką w sumie spokojną wyspą. Tam dzieją się różne rzeczy wokół, a wino sobie się rozwija. Ale tak. Nawet te dane z Polski, prawda? Czyli tak. Wzrost spożycia w Polsce, spadek innych gatunków alkoholu. Ale są dane międzynarodowe i tak. Z nich się dowiadujemy, że spodziewana produkcja wina na świecie to w tym roku 244 miliony hektolitrów, czyli o 7% mniej niż w roku poprzednim. I to najniższa wartość od ponad 60 lat. W Unii Europejskiej dokładnie też spadek o 7%. Tak. Francja, kojarzona z winem bez wątpienia, tak. Rząd wypłaca rekompensaty za karczowanie upraw, pomaga tak. hodowcom przejść na inny rodzaj tak. działalności, prawda? I teraz tak, czy przyczyną są trendy społeczne, czy też przyczyną są te obiektywne zmiany klimatu, które powodują, że tak. No, inaczej się produkuje wino? A jeżeli to drugie, albo jeśli tak. również to drugie, to na ile jest to zagrożenie dla Polski, a na ile szansa? Może za 10-20 lat Polska stanie się znaczącym producentem wina w tym kontekście, ponieważ ta strefa winna przesuwa się na północ jednak.
społeczne, no, jest tak, tak jak już wspomniałem o tych krajach południa, czyli tych krajach produkcji wina, że tam konsumpcja wina spada, a one jednak sporo wnoszą do tej konsumpcji światowej, bo tam ona jest na wysokim poziomie. To jest jedno. Kraje, które się rozwijają, najwyraźniej nie kompensują tego, to co powiedziałem o północy. Zresztą ten poziom w innych krajach jest wysoki. Skandynawia, która powiedzmy, że tam 30-40 lat temu może była trochę podobna do Polski, jeżeli chodzi o strukturę konsumpcji, to w tej chwili już to są wartości, no, imponujące, powyżej 20 litrów, Danii 30 litrów, więc to są kraje konsumpcji wina i one już tą konsumpcję zbudowały. Trudno mi to teraz jakby szczegółowo rozczytać, jeżeli chodzi o tą stronę popytu. Natomiast zmiany klimatyczne rzeczywiście no, poważnie ograniczają na dzień dzisiejszy rozwój wina, ponieważ no, w krajach takich jak Hiszpania warunki są coraz trudniejsze. No i myślę, że to się nie zmieni, czyli globalne warunki rozwoju sektora nie są dobre. Czy to jest szansą dla Polski? I dla północnych Niemiec, bo o nich pan wspomniał. I może dla północnych Niemiec. Trudno powiedzieć. W Polsce mamy w tej chwili, jeśli się nie mylę, około nieco powyżej 700 hektarów upraw. Byłem jeszcze w grudniu w firmie, w takiej winiarni w Mołdawii, która ma 1500 hektarów, więc to mniej więcej połowa tego, co ta winiarnia. Uprawy są bardzo rozdrobnione, więc ta europejska formuła bardzo rozdrobnionego winiarstwa u nas właściwie nie wygląda inaczej. Na pewno te zmiany są pod tym względem dla tych stref, gdzie znajduje się Polska, korzystne i te wina po pierwsze w ogóle się udają. To jest ogromnym sukcesem, że mamy produkt, wino białe w Polsce, które no, jest dobrym winem. Jest też oczywiście bardzo drogim winem, ale niekoniecznie powiedziałbym, że nie zasługującym na swoją cenę. Jest go oczywiście ekstremalnie mało i ono jest ekstremalnie drogie w produkcji, można sobie wyobrazić. No to rozdrobnienie robi swoje. No trudno mi powiedzieć. Na pewno polskie winiarstwo ma szansę chociażby w kraju. Bo ten popyt jest tak duży, że w zasadzie ono nie jest w stanie nadążyć z produkcją, więc pod tym względem warto chyba próbować i inwestować. Jak już jesteśmy przy zmianach klimatycznych, to też takie dobre wejście, no bo to taki underlining, że tak powiem, przyczyna wejścia w temat zrównoważonej transformacji, tak, i tematów ESG. Tak. I myślę, że możemy postawić taką tezę, że ta zmiana związana z przejściem na gospodarkę zeroemisyjną, zrównoważoną, tak, będzie największą rewolucją, jeśli chodzi, tak, o, mówię o takiej krótkiej historii polskiej gospodarki wolnorynkowej, tak, konkurowaniu na rynkach światowych, tak, dla sektora nie tylko spożywczego, no ale też tutaj rozmawiamy o naszym spożywczym, tak, i produkcji napojów, porównywalną, a mówię, no, większą nawet od tej, którą przeszliśmy, dostosowując się do wspólnego rynku na europejskiego. Pewno. I też widzimy, panie prezesie, że mamy, powiedzmy, umownie takie trzy presje. Jedna to, tak, jest ta, powiedzmy, regulacyjna, a druga to jest instytucji finansowych, patrz, tak, też banków w przypadku polskich, i trzecia to jest rynek, patrz, twój kontrahent, twój odbiorca, tak, i konsument. Które z tych elementów pan faktycznie widzi dzisiaj rezonują bardzo mocno z perspektywy prowadzenia biznesu? No i oczywiście nie można pominąć pytania, no, która jest najtrudniejsza, bo tak, to też cały czas jeszcze się zdarza, że spłycamy tą transformację do liczenia, a to nie o liczeniu chodzi, tak, tylko o kompletnie inny modelu biznesowym. Tak. No więc po pierwsze, nie zgadzam się w takiej docelowej perspektywie strategicznej z terminologią presji, bo ona już jakby z góry definiuje tematykę przez pryzmat obrony i kosztów. Zgadzam się natomiast już osobiście całkowicie z takim przeżyciem, można by powiedzieć,
takiej zmiany paradygmatu cywilizacyjnego wręcz i na swój użytek powiedziałbym, że przechodzimy taką transformację cywilizacyjną na skalę oświeceniową. Można powiedzieć, że przechodzimy ze społeczeństwa czy z cywilizacji. Czy to się uda i czy to się powiedzie nam, to tego nie wiem, ale przynajmniej podejmujemy taką próbę na skalę, można powiedzieć, rewolucji oświeceniowej i dopełniamy tego, czego, można powiedzieć, oświecenie nie sformułowało, bo ono sformułowało, jakby to powiedzieć, zanegowało paradygmat dominacji między ludźmi. I to zmieniło tych kilku myślicieli. Postulatach okazało się, że społeczeństwa się przekształcają i dzisiaj żyjemy właściwie w normie cywilizacji niedominacji przynajmniej. Natomiast eksploatacja i ekspansja pozostały przez oświecenie nieruszone. Okazało się, że w tej pułapce tkwiliśmy i właściwie rozpoznanie dzisiejsze to jest stworzenie społeczeństwa równowagi versus społeczeństwa ekspansji i na koniec samounicestwienia wymaga podważenia paradygmatu ekspansji i paradygmatu eksploatacji. Oczywiście wtedy zasoby były na tyle nieogarnięte przez umysł ludzki, że w ogóle prawdopodobnie nikt nie wyobrażał sobie, że one są skończone. No więc stoimy przed niesamowicie fascynującym w ogóle zagadnieniem postawienia formuły cywilizacyjnej społeczeństwa równowagi. Gospodarka oczywiście została w tym momencie wpisana w równowagę i w zasadzie społeczeństwa próbują zreintegrować gospodarkę do swojej stabilności i przyszłości jako społeczeństw. Zauważmy, że gospodarka zresztą sama często definiowała się wręcz jako kontrahent społeczeństwa. Często mówiło się, że gospodarka stawia społeczeństwo określone warunki. Ja trochę jestem pod tym względem lewakiem i zawsze traktowałem takie sformułowania jako obsceniczne, że gospodarka jest w stanie społeczeństwu stawiać warunki. Jednocześnie okazało się, jak bardzo na koszt czy to podatnika funkcjonuje. Sam model konkurencyjności moim zdaniem był na tyle niedokończony przez pewien konsensus społeczny, polityczny, część kosztu, jakby to powiedzieć, całkowitego produktu było przejmowane przez podatnika. Społeczeństwa dzisiaj powiedziały sobie, policzmy się dokładniej, czyli i postawmy konkurencyjność włącznie z tymi kosztami, które wszyscy ponosimy i zobaczmy, kto naprawdę konkuruje produktem, a nie tylko kto konkuruje jego taniością wytworzenia. To są zmiany, które zmieniają w ogóle model myślenia o produkcie, o konkurencyjności, o gospodarce i o relacji między gospodarką a społeczeństwem. No, jest to fascynujące. Oczywiście odbywa się jednocześnie w bardzo niekorzystnych warunkach takiej konkurencyjności między społeczeństwami demokratycznymi, a można powiedzieć aspirującymi społeczeństwami niekoniecznie demokratycznymi, więc jakby globalny bilans jest zagrożony tego projektu cywilizacyjnego. Zresztą projekt cywilizacyjny demokracji, czy projekt cywilizacyjny społeczeństwa demokratycznego nigdy nie był niezagrożony. I nieraz powstają takie jakby troszeczkę defetystyczne sformułowania typu, że to wcale nie jest takie oczywiste, ale nigdy nie było oczywiste, tak jak nasze dobre życie nigdy nie było oczywiste i jak nie będziemy się o nie starać, tego po prostu nie będzie, ludzie mają skłonność do tego, żeby powiedzieć, że ale tego nam nie jesteście w stanie zagwarantować. No nigdy demokracji nikt nikomu nie gwarantował, oprócz tego, że my możemy starać się tworzyć taką zhumanizowaną przestrzeń, w której będziemy ją tworzyć po prostu między nami, a później dalej i na społeczeństwo, prawda, demokratyczne to społeczeństwo partycypacyjne, a nie po społeczeństwo, w którym odbywają się wybory, bo wybory to i królów się wybierało, prawda, także wybory nie mówią nic o demokracji, tylko nasze życie codzienne. No, to jest taki ogląd ogólny i teraz jak popatrzymy się na to,
jak bardzo zmienia się ta świadomość społeczna w nowoczesnych społeczeństwach, no to możemy, ja traktuję to jako po prostu szansę, podobnie jak bezalkoholowe alkohole, stworzenia po prostu progresywnych propozycji. Ponieważ chcemy też budować wysoką wartość, prawda, w firmie. Staramy się szukać sfer aspiracji, to też jest nasza, nie wchodzimy przecież w żadną masową wódkę, ani w masowe piwo. Zauważcie, że interesujemy się tylko kategoriami, które są małe i konsumowane rzadko. O tym nie rozmawialiśmy, ale to jest ważnym nawigatorem naszej strategii wartości. Tylko małe, a małe oznacza rzadko konsumowane, czyli okazja z wysoką aspiracją i niska wrażliwość cenowa. Więc my jesteśmy skazani na to, żeby progresywne propozycje kreować, ponieważ mamy progresywnych konsumentów. No i co? No to z tego wynika oczywiście, że chcemy być z przodu i w ogóle jakby optyka presji do mnie nie dociera. O wektory zmian, bo to może... O wektory zmian. I wtedy te wektory zmian, tak. No one, jeżeli popatrzymy na grupy docelowe, tak zwane, czyli grupy odbiorców, no to wino... No, mamy w miejskich ośrodkach, w nowoczesnych konsumentach, ze swoimi aspiracjami życiowymi, ze swoim jakby podejściem do świata, no trudno, żebyśmy się nie wykazali podobieństwem wartości. To już o funduszach i o bankach i o instytucjach, jako spółka giełdowa już pan powiedział. Mało tego, nasi klienci międzynarodowi często mają... Też działając na tych rynkach, bo jednak są to często organizacje świata zachodniego, to nie są wschodnioeuropejskie koncerny, tylko zachodnioeuropejskie koncerny, mają swoje wypracowane programy ambitne dotyczące wejścia w zrównoważoną gospodarkę i wykazania się przed swoimi konsumentami działaniami i osiągnięciami na tym polu. W związku z tym my, no, ja osobiście z wielką ochotą, jak słyszycie, z uwagi na swoje przekonania, ale też nasza firma oprócz tego no, z dużym poczuciem szansy inwestujemy. Nasi menadżerowie, ja jako pierwszy przez pierwsze 3 lata samotnie jeździłem Nissanem Leafem i sobie tym malutkim samochodem świetnie radziłem. Teraz nasi menadżerowie, 30 menadżerów, są wszyscy na elektrykach. Inwestujemy, jesteśmy neutralni już emisyjnie, jeżeli chodzi o zakład produkcyjny. Drugi zakres, nie? Ten pierwszy, drugi zakres. No niestety to są te bariery, prawda? Ponieważ bariery... Teraz pan płynnie przechodzi do wyzwań. Tak, bo wyzwaniem są infrastrukturalne jakby zagadnienia emisyjności, których z uwagi na transport towarów nie jesteśmy w stanie sami pokonać. I no, czekamy i liczymy na rozwiązania systemowe na poziomie europejskim, ponieważ to, co mnie napawa taką, no, można by nawet powiedzieć taką europejską dumą, to jest to, że w zasadzie naprawdę chyba trzeba powiedzieć, że Europa, podobnie jak jakby od oświecenia, stworzyła niezwykle atrakcyjny model cywilizacyjny. Zauważmy, że oświecenie spowodowało, że Europa stała się jakimś niesamowicie atrakcyjnym pomysłem na życie. 150 lat później właściwie większość krajów chciało przechodzić i dyktatury, zauważmy, przecież nie mieliśmy dyktatur przed oświeceniem, bo mieliśmy normalnie usankcjonowany system, normę, który był, dyktatura była po prostu naszą oczywistością. Więc dyktatury powstają jako, można powiedzieć, odpowiedź na wyzwania cywilizacji Zachodu. Okej. A teraz w zasadzie nikt nie formułuje tego w taki sposób, tworząc pewną przestrzeń cywilizacyjną wspólnego życia, jak Europa swoimi regulacjami na życie w przyszłości. I znowu uważam, że jest w tym ogromna szansa i znowu ogromna atrakcyjność i przy całych jakby naszych ciągle zmaganiach się z przemocowymi jakby formułami życia, prawda?
z przemocowymi jakby propozycjami kuszącymi politycznie, populistycznie stosunków międzynarodowych. Cały czas jesteśmy zagrożeni, prawda? Jako żyjemy po prostu w świecie, jaki jest. On nie będzie różowy, a jednak mamy siłę nie tylko nie ulegać temu, chociaż wiadomo, że jesteśmy ludźmi i mamy różne słabości. W każdym kraju to się pojawia. To jednak jesteśmy w stanie generować propozycje, no, które mówią, mamy ochotę w przyszłości sobie radzić. Dlatego myślę, że fajnie być w takiej gospodarce, która dzięki temu generuje później ogromne progresje technologiczne. Z tego wyniknie bardzo dużo przewag systemowych, które gospodarczo będą stanowiły o konkurencyjności Europy. Całkowicie się zgadzamy. Za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Redaktorze, proszę. Panie prezesie, ale my się zastanawiamy, czy zyskowność powinna kierować gospodarką, a cały świat się, cała reszta świata, która może i podziwia model europejski, się nie zastanawia. I czy sami sobie nie gotujemy kłopotu w związku z tym? Mamy głos sceptyczny. Tego nie wiem. Oczywiście to jest uzasadnione pytanie, ale w naszym rachunku przynajmniej, w naszej przestrzeni gospodarczej, w której żyjemy, ograniczę się teraz do punktu widzenia przedsiębiorcy. Na szczęście nasza przestrzeń gospodarcza świata zachodniego z rynkami, które są dużymi rynkami, bo oczywiście można geograficznie powiedzieć, proszę bardzo, to wcale nie jest taka duża przestrzeń, ale przestrzeń ekonomiczna jest dużo większa oczywiście niż przestrzeń taka geograficzna, czy nawet demograficzna. Zamożnych konsumentów. No, plus Ameryka Północna i trochę jeszcze kawałka, to dla firm stworzenie środowiska, w którym się opłaca, a ono już istnieje, bo on, tak jak już powiedziałem, konsumenci w tej cywilizacji chętnie i to widzimy z badań, jaka jest gotowość. I tutaj jest oczywiście kwestia, za jaką cenę, czyli innowacyjność również technologiczna, która za chwilę, ale już nie mówię o tym, że gdybyśmy policzyli wszystkie koszty, to byśmy zobaczyli. Właśnie, panie prezesie, chwilę, ja trochę wpuszczam pana w pułapkę, bo chcę pana zapytać o pewnego rodzaju hipokryzję tego modelu. Tak. To znaczy, my już potrafimy policzyć koszty społeczne, koszty środowiskowe i tak dalej. Lub gorzej. Ale gdybyśmy policzyli i wyciągnęli z tego wnioski, to wyszłoby to, co wyszło na przykład w sieci Penny w Niemczech. Tak. Teraz zrobiła taki eksperyment. Pokazała hipotetyczne ceny produktów żywnościowych, wliczając w nie koszty środowiskowe. Tak. I efekt, jeden z efektów to ceny mięsa były nawet kilka razy wyższe niż oficjalne. Może my potrafimy liczyć, ale sami się boimy pokazać społeczeństwom wyniki tych obliczeń. Czy pan się zastanawiał, ile by kosztowało wino, gdyby wliczyć wszystko rzeczywiście? To mnie nie przeraża, ponieważ w tą przestrzeń konsumpcji, w takim wielowymiarowym procesie wchodzą propozycje i najczęściej te jakby produkty nie są sektorowo, zero-jedynkowo z dnia na dzień zastępowane przez inne, tworząc jakby pewien szok konsumpcyjny. Oczywiście gdybyśmy sobie to tak wyobrazili i taki obraz namalowali, to on jest w jakimś sensie szokujący albo dla niektórych deprymujący. Ale wiemy dobrze, że on się tak nie odbędzie. Odbędzie się w ten sposób, że ci innowatorzy będą zdobywać swoją przestrzeń innowacjami i będziemy pewnie świadkami takiego procesu na przestrzeni powiedzmy 20, 30, 50 lat. Bo szybciej to się nie odbędzie, tak jak wiele innych zjawisk. One się nie odbędą w ciągu 5 lat, ani 10 i nikt też tak sobie tego nie wyobraża. Więc ja myślę, że warto po prostu, jakby to powiedzieć, my mamy apetyt na przyszłość, ja mam pewną radość z myślenia o przyszłości i powiem, w zasadzie trudno mi sobie wyobrazić, co bardziej dawałoby ludziom dzisiaj pewien optymizm i radość z myślenia o przyszłości, niż myśl, że jesteśmy w stanie dokonać takich transformacji, bo wyobraźmy sobie, że ich nie dokonujemy.
to jaki właściwie przeciętny człowiek miałby obraz tej przyszłości? Raczej dosyć katastroficzny. Stąd to widać. No bo zmiany klimatyczne są, zagrożenia związane z różnych stron są, więc jakby myślę, że oprócz tej strony jakiejś tam wartości, to jest z punktu widzenia organizmu ludzkości, jakby potraktować to naturalistycznie i potraktować to jako rodzaj organizmu, to on w tej chwili wyodrębnia samozachowawcze mechanizmy, potraktujmy to jako po prostu organizm. I obserwując ten organizm, widzimy, że adaptacyjnie w sytuacji zagrożenia, które występuje dla niego, no bo to nie przyroda zniknie z ziemi, tylko człowiek, prawda? Przyroda raczej przetrwa. On wykształca adaptacyjne mechanizmy, które gdyby miał świadomość, a być może ma, byłyby normalną techniczną reakcją na zagrożenia. Czyli zagrożenia są tak, jak były zawsze, a teraz mamy, choć nie jesteśmy inne tego zagrożenia, świadomi, wyjątkowo wiele instrumentów, żeby się z nimi uporać. Tak. To jest optymistyczny punkt widzenia. Tak, i mamy dużo instrumentów, mamy być może mało czasu i nie wiadomo, jak się to potoczy, ale mamy o czym myśleć sprawczo, a nie jedynie fatalistycznie, co nas czeka. I to jest najważniejsze, żebyśmy my, jako cywilizacja, mieli projekty. Bo jak nie mamy projektów, to nasza cywilizacja zachodnia nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. A mamy teraz oszałamiające projekty. Można powiedzieć, od oświecenia takiego czegoś nie było, żeby ktoś postawił sprawę przyszłości w taki sposób, dając nadzieję na to, że nam się uda. Ja czasami mówię, że od rewolucji przemysłowej nie było pewnie takich projektów. Pan idzie jeszcze dalej. Tak. Ale to już zostawmy sobie tą...